Witam wszystkich, panowie, serdecznie, tutaj z Biedny i zapraszam was do kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Syndrom, nam idzie za chwilę, co gdzie, jak tylko kupmy. To i owo standardowo. Welcome, welcome. Dobra, jak sami cię gram Syndrom, na midzie Lisy w jungle Irelia na topie MFK, Kale Krik tam Kench jako support przeciwko sobie Giepek. Ponownie niestety Syndra, Graves, Leona i Zac. Dobra, może przejdziemy do samej Syndry, coś na temat nowego interfejsu. Jak dla mnie jest to bardzo wielki, duży plus. Oczywiście czytam komentarze niektórych osób i narzekają, po prostu narzekają, no, że sami minusy i w ogóle i w szczególe, moim zdaniem to sam plus. Jest tutaj naprawdę minimalnie rzeczy, tak? Są tak naprawdę tylko i wyłącznie ważne. A więc dla mnie to jest po prostu świetne. Interfejs po prostu uproszczony na maksa. Zobaczcie, zatem interfejs hotscale. Ja mam na 40, czat w ogóle nie zmieniam, mapy w ogóle nie zmniejszałem, ponieważ mapa jest naprawdę bardzo ważną częścią praktycznie każdej gry. Na mapę warto spoglądać. Ja sami wiecie dlaczego. Zobaczycie przeciwnika, możecie uciec. Zobaczycie przeciwnika, możecie zabić. I tak to mniej więcej wygląda. Dobra, co za... A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli chcielibyście w prawym górnym rogu, sami wiecie, ping, a także ileś FPS-ów, jeżeli chcielibyście tu się widzieć, wystarczy Ctrl i F, cisnąć i to wszystko. Oj, nie wiem, czy ja tu w ogóle powinienem stać, bo farma. Dobra, no poradzę sobie. Listy sobie nie poradzi, musi poradzić, nie ma innego wyjścia. Kurde, nie najwyżej grać przeciwko takiej samej postaci, szlak mnie trafia. No ale nic, no bywa i tak, prawda? Będzie trzeba sobie jakoś poradzić. QWE, tak maksujemy. Odnoszę wrażenie, że Syndra lekko wypadła z mety. A jeszcze tak nie widzę, żeby ludzie nią grali. Kiedyś się grało naprawdę bardzo mocno, pikowało i tak dalej, i tak dalej. A teraz tak jak gdyby zapomniana. No, ale jest naprawdę mocna w late game, wystarczy combo wypuścić i przeciwnik adekry pada od razu. Combo to nic innego jak QE i ulti. To wszystko, to wszystko, to tak naprawdę wszystko. My teraz będziemy próbować się trafić za pomocą kół. No, trochę będzie to bzdura, ale to nic. Syndra w ogóle jest manożerna, więc Blue musi być, a także musi być Morello bądź Kielik. To zależy, przeciwko komu gracie, ile tam jest tych postaci AP całych, ile ich nie jest, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj będę się starał jakoś fajnie laskitować. Aczkolwiek niestety nie mogę obiecać, ponieważ no, będę próbował jakoś harasować tą Syndrę. No i tyle no. Dobra, nie wiem co się tam obijam, ale damage mam naprawdę jeszcze mały. Wydaje mi się, że kupię kielich. I tyle, Morello bym nie kupił. Jeżeli gracie przeciwko jakiemuś AD, To wtedy warto się pokusić o to Morello. A teraz raczej nie ma takiej potrzeby. Tym bardziej, że tam jest Zac. No, zależy wiadomo jeszcze jak się zbuduje, prawda? Dobra, jeżeli tu jest nie wpadnie, wydaje mi się, że będziemy mogli coś ugrać. Ale skoro facet gra Syndrom, to zapewne ogarnia z grubsza jej mechanikę. First blood niestety nie dla nas. Dobra, ja dziewczyny coś obijam. A to i tak dalej jest za mało, po prostu za mało. To bardziej, że nie trafiłem ze stuna, trochę mój fail. No ale na szczęście niczym się to nie skończyło. Niczym złym dla mnie, po prostu. Tu się gdzieś Zac może czaić, wydaje mi się. A tylko mi się wydaje. Jednak dobrze mi się wydawało. Dobrze, przynajmniej zasunowałem tą sukę. Bo gdyby nie, daj Boże, bym się nie wyrobił. Uuu, panowie. Byłoby naprawdę gorąco. A tego tutaj nie chcemy. Przynajmniej dla mnie.
Zach się dalej tam może czaić. Wcale bym się kurde nie zdziwił. Dobra, ja tu też nie podejdę. Ty mi on jeszcze zrobią jakąś krzywdę temu. O właśnie, o tym mówię i dalej sobie będę już tylko zaskitował, to znaczy będę sobie tak po prostu autoatakował miniony. Trochę szkoda mi mana, a gdyby Lis nie wpadł, to warto było, warto byłoby mieć manę na umiejętności, prawda? A, przeżyję, nie ma szans, nie zabije mnie. Chyba, że to nagle Zach wpadnie, ale chyba na to się nie zabiera. Dobra, polecimy coś takiego. Kielich będzie to naprawdę ok temem. Bo tak jak powiedziałem, gram przeciwko Syndrze, tak? Tym bardziej, że jest Zagleona. One, te postacie mają jakieś tam obrażenia do AP. Mają, ale niekoniecznie muszą to wykorzystać. A ja wolę dmuchać po prostu na zimne. Chociaż Morello by się przydało na Zaka, ponieważ tak będzie miał potem dużo HP. No ale okej, ale okej. Gościu, ale tego mi da na chwilę obecną. Wpadnie później, jak będę miał 6 poziom. Wtedy na pewno coś ugramy. Iko Luden oczywiście będzie standardowym itemem dla Syndry. Zonia, Zonia tutaj będzie bardzo ważna, ponieważ będę mógł w jakikolwiek sposób przerwać ulti Syndry. No, gdy ona na mnie po prostu rzuci, ja użyję Zoni i będzie po krzyku. Mam nadzieję, że się wyrobię, no ale pożyjemy, zobaczymy, prawda? Dobra, tam nie mam za bardzo czego szukać. Ja może na topie coś się ugramy. Jest Irelia, więc nie ma lipki, prawda? Ugramy, nie ugramy, zobaczymy. Ona ma lagi? Czy mi się wydaje? Now it's good. Okej, okej, okej. Dobra. I po krzyku, że tak powiem, i po krzyku. Wziąłem killa, wziąłem chyba 2 miliony. Jestem zadowolony. W late game jestem teraz naprawdę będzie demonem. Lee Sin, ale ty tylko las hituj, typie, no. Zdążę, nie zdążę. Zdążę tylko tak naprawdę jednego wziąć. No ale to nic, okej, Syndra dostała blue. Więc wszyscy wiemy, gdzie jest Zach, prawda? Moje blue, za 2 minuty 20 sekund, what the fuck, jak ja sobie poradzę bez blue? A, pinka w ogóle gdzieś muszę ustawić. Czyli tutaj Zach do skoku będzie się zbierał, wydaje mi się, gdzieś tutaj, ewentualnie w krzakach. No, zupełnie o pinku zapomniałem. Ustawmy sobie jeszcze w ogóle ciasteczka pod odpowiednim przyciskiem, że potem lipy nie było. Syndra buduje Morello? Chyba nie. Chyba tak samo. Buduje kielich. No ale okej. Zostaw mi dziadu. Nie da mi jest zaskitować tego dużego. Dobra, okej. Bluza minuta 20. Muszę jeszcze tak kurde minutę 80 sekund wytrzymać, prawda? Aj, ale jak ja mogę kurwa wytrzymać? Jesus. No nic, no nic. Zrobimy teraz sobie coś jakiego. Bucicki. Okej. Mam buty, mam to. Dobra. Właśnie o tym mówię, Syndra tak naprawdę potrzebuje combo, czyli po prostu cool stun, następnie ulti i ewentualnie ignite. I to praktycznie załatwia całą sprawę. Teraz buduję Zonię, tak mi się wydaje. Zonia będzie naprawdę ok. Przeciwko ulti Syndry, Gravesa.
I tyle. Co tam jeszcze? Ikoluden, wiadomo, Rabadon. Voidstab na przebicie. I tak to będzie wyglądało. I tak to będzie wyglądało. Kurde, kiedy oni tego smoka zrobili? Ja może na bota się przejdę, Syndra nie ma manu, więc co poradzi, ale jest tutaj także Zach. Za który tak naprawdę nie ma HP, ale zapewne ma pasywa. For fuck's sake! Dobra, okej. Nie! Irelia, rób swoje! Irelia, kurwa! Proszę cię! Jesus, Jesus! No właśnie dlatego mówiłem, że Zania może mi się tutaj naprawdę przydać. Dlatego też moim drugim... Okej, Lisy zabił, świetnie. Dlatego też moim kolejnym temem będzie przede wszystkim Zania. Tutaj nie ma, więc tu jest Blue, które mi się naprawdę przyda. Lee, come on, don't be a pussy. No, ja tam nie dojdę, nie ma szans. Dobra, okej. Okay. Na szczęście tam nie musiałem być. No, what the fuck to zrobił mi? No dobra, on robi... A Syndra za mną leci. Czy ta głupia Peach myśli, że ja tam pójdę? No chyba by mnie pogrzał do reszty. O, obydwie Syndry powiedział to samo. Teraz należy się podziękowanie dla Lissina i oczywiście będę teraz połkował czy tam harasował tą Syndrę. O, Jesus. Często właśnie gęsto też mam takie dziwne odruchy z tym E. Nim zdążę użyć Q, już użyję E. A, tak też bywa. Zagi ma pasywa, więc wydaje mi się, że nie jest jakimś takim mocnym teraz przeciwnikiem. What the fuck? A, ona ma Morello. No, Lee, jeżeli byś tutaj przyszedł. Wydaje mi się, żebyśmy coś ugrali. Czy Lissy ma ulti? Nie, nie ma ulti, ale to nic. Powinna zginąć. No właśnie. I sami widzicie, ona miała stosunkowo dużo HP. To co z tego, no? Tylko co z tego? Tutaj jest inny ewentualnie w pogotowiu, gdybym poszedł o pomocy, nie daj Boże. No już myślałem, że sam chłopak potrzebuje pomocy. Na szczęście się myliłem. Już wolałem z góry pingować, żeby nie było potem lipy. Blue za chwilę mi zniknie, mam prawie 2000. No, ktoś tam jest reportowany. Jest zmutowany na dodatek. Chyba Irelia. Dobra, a teraz się już muszę naprawdę cofnąć. Właśnie, bardzo ważne, żebyście przeczytali, co robi pasyw Syndry.
Druga ważna rzecz to jest także ulti syndry. Im więcej mamy kuleczek, tym tak naprawdę zdamy większe obrażenia, więc to jest po prostu mega, mega ważne. Ajajaj! Myślałem, że ktoś się zginie, a raczej przeciwnik. Dobra, ja tam nie mam czego za bardzo szukać. Ally double kill, i o to chodzi, panowie, i o to chodzi. 14-10, tak naprawdę nie wygrywamy. Dobra, tego już je wezmę. Czekaj, jak postawię sobie warda. Być może GPK nie zajarzy, że jeszcze raz jest tutaj ten sam wart. O, Jesus. Ja może tutaj Syndra podejdzie. What the fuck? Wypierdalaj Leona, naprawdę. Uuuuhuhu. Wow, faith flash ze strony Gravesa. A, lepiej dla nas. Ta Leona dosyć twardo podeszła. For fuck's sake. No! Jeden głupi cios! Dobrze! Mogłem Ignite'a użyć na Gravesie. Ale chłopak był ciut za daleko. Ciut za daleko. Ja w ogóle nie trafiłem z umiejętności. Jak sami cię znowu użyłem E. Przez wcześniej nie użyłem, tylko użyłem E. Na to musicie zwracać uwagę po prostu. Żeby poczekać może z tym E. Żeby najpierw tą kulkę sobie gdzieś bliżej przenośnie nad postawić. No i tyle no. A ja po prostu popełniłem ten sam błąd. Ten sam błąd. Ale to bardzo ładnie, dobrze, że ja popełniam błędy, wy dzięki temu możecie uczyć się na moich błędach, co jest po prostu świetne. A, tam już, kurde, lis im wszystkie fragi ciśnie. Więc zastanawiacie, Q przed nos, ustawię sobie, następnie potem E. O kurwa, lis litości, byłeś tutaj przy Blue, jak mogłeś iść naokoło? No przecież to szlak człowieka trafia, jak on to gra. Ja pierdykam, no. No dobra, no. Ale, no ja nie wiem, jak on naokoło szedł. Zamiast tędy. No dobra, no, shit happens, prawda? 5-4 to jeszcze nie koniec rundy. Kurde, ja nie miałem E, żeby Graves zasnować. Fuck, bo użyłem na minionach. W ogóle mi się tutaj z dupy pojawił, bo nie spojrzałem na mapę. Sam widzicie. Trzeba patrzeć na mapę. Bo tak to jest dupa blada. No nic, no ale nic. Tam Kencho robi tego warda i dobrze. W ogóle jest smog, ile smoków dla nas, ani jeden. To nieciekawie, to nieciekawie. I to, że Zack zmierza, no kurwa, odpuśćcie sobie z tego mina, naprawdę, litości. Aj, nie widziałem, gdzie on jest. Dobra, zużyte ulti, nic nie poradzimy. Olej to, tam kęczę, olej. Ten mid nie ma praktycznie HP, dlatego popchnę tą farmę.
i dziękuję. Ja może coś z tym GP-kiem zrobimy? Tylko Warda tu postawię. Dobra. Wspaniale. Ja mam to wszystko zwardowane, więc Syndra raczej nie powinna tutaj nigdzie przechodzić. Lee Sin, litości, nie zabieraj mi farmy do jasnej cholery. A tam jest czwórka na bocie. I nikt z łaski swej nawet nie powie, że potrzebuje pomocy. Ale zapewne tu się czają. O, znowu, jak sam widzicie, użyłem. Dobra, to bez większego znaczenia. Ale po co te flesze, ludzie? I znowu tak jak sam widzicie, za trzecim razem użyłem E zamiast Q na początku. To znaczy Q chciałem zużyć. Ale cóż, byłem poza zasięgiem po prostu. No za daleko myszką najechałem i tyle no. Idę. Aha, czyli moje blue ktoś zabrał. No dobra. Nic niepotrzebnie. Dobra, ja się muszę cofnąć, mam 2200. Oj, kurde. Dobra. Przynajmniej w końcu zabiłem. A tu jeszcze jest farma, więc... Nie mogę ją sobie odpuścić, prawda? No rzuć, rzuć w to! No dobra, nie rzucił. Tak jak chciałem. Irelia potrzebuje blue? Czy ona sobie ze mnie jaja robi? No dobra, ja blue mam, więc okej, ale tak to jej nie dam. No to z pierwszej ostatniej blue, jakie jej daję. Bo ona sobie chyba ze mnie jaja robi. Aj, poczekam te 15 golda, co mi tam zależy. Teraz polecę Ikoluden. Tak. Po Ikoluden Rabadon, po Rabadonie Void Staff. Coś na przebicie i wtedy będę miał naprawdę bardzo dużo obrażenia. Jeżeli nie musicie, to nie budujcie zoni jako trzeci item. Drugi w sumie, bo butowniczy. Więc nie budujcie, bo się nie ma co śpieszyć. W moim przypadku jednak jest taka potrzeba, ponieważ mam tutaj Syndra, mam tutaj Gravesa. I ta zonia mi się naprawdę może mega przydać. Idę, nadchodzę, ale nie wiem, czy coś działa. Irelia zabrała mi blue, jest disconnected. O, Jesus. No, MF-ka ma naprawdę fajne obrażenia, dlatego powinna na spokojnie zrobić. A może nie, jednak nie na spokojnie. For fuck's sake. Dobra. Chciałam pomóc, wierz mi na słowo, dziewczę, ale co ja mogę sam?
No i tyle. Zajna. Wow! I tu jeszcze Irelia? Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, i tak bym jej nie ściągnął. Chociaż próbowałem. Chociaż próbowałem, wam powiem. Jak Irelia chce, niech sobie weźmie blue przeciwnika. Blue, oczywiście. Aj, Gret, to znaczy Zack. Co on odwalił, zapewne widział tutaj Lee Sina, dlatego nie chciał ryzykować. Trochę chłopak spieprzył. For fuck's sake. No ja bardzo chętnie, tylko tam Kench tutaj jakoś przybyj. Ajajaj, gdybym uruchomił ulti, to by była inna bajka. Dobra, to może chociaż tą wieżą nam gdzie popróbujemy, co? Jednak nie, już im przeszło. Ja nie mam many, się cofnę. Te chłopaki w ogóle... A, tam jest inhibitor. A ja z kolei nie mam many. A i tak za bardzo bawić się nie możemy, prawda? A, tam Kenchowi się już nie pomoże. No nie ma bata. Chyba, że na takiej zasadzie. Get the fuck out i nie dotykać mnie. No i gitara. O Jezus, zjebałem. For fuck's sake, for fuck's sake. O Jezus, ale dobrze. Kurde, i widzicie ludzie, musicie się po prostu tego nauczyć używania E. Ja się uczę do teraz, heh. A tak naprawdę dwa razy spieprzyłem, z czego tylko raz mogłem tutaj Lysinowi uratować życie. Ale okej. No, tam Kench, proszę cię, ja próbowałem cię uratować. No ja pierdolę. Czy on jest jakiś niedorozwinięty? Tu próbowałem go uratować. Kurwa. A spier... Alaj dziadu i tyle ci powiem. Mam reda, prawda? Ja idę. No ja pierdolę! No ja tu już innego słowa niestety nie znajduję. Ajajaj, myślałem, że wyczekam. No ale okej. To dawajcie ludzie mida.
Listy, ty tam nie szalej. Dobra, przynajmniej asysta, prawda? No nie połykaj mnie, no co ci po tym? Lol. No dobrze, no niech się kłócą. Wow. Dziękuję tam Kenshi, teraz to mi się naprawdę przydało. Chłopaki nie mają za bardzo co robić ze sobą. Dobra, ja pan za tego mi da. Nie do powstrzymania, no Lee Sin szaleje nam tutaj w tym meczu. Chłopie, to musisz wyluzować. Dobra, tutaj może jeszcze wezmę jedną falę i się cofnę. Ale ta muzyka w tle, no kurde, jest po prostu przepiękna. Dobrze by było, gdyby Riot udostępnił tą muzykę. I gdybyśmy mieli wybór, jaką chcemy sobie aktualnie słuchać w grze. To byłoby naprawdę świetne. Okej. Ja się cofnę, bo mam nawet dużo hajsu. Oczywiście sprzedamy to. Zrobimy coś takiego. A, dobra, szkoda. Myślałem, że będziemy jeszcze stać na buty. Homeguardy. No niestety. Oj, ten tamken za długo tutaj nie wytrzyma. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł się bić przeciwko czwórce graczy, kiedy ja i Lee Sin nie jesteśmy blisko nich. Przeciwko piątce graczy, przepraszam. Lee, i co my teraz możemy poradzić? Lee MFK, a no to już coś więcej. No zobaczcie, jakie obrażenie zadałem, no ludzie. Czy my tutaj coś możemy zdziałać? Wydaje mi się, że jeżeli bym zasunął GPK. What the fuck? Z 20 HP mu zostało, no nie róbmy sobie jaj. Dobra, okej, okay, Syndra się walnęła ciut. Ajajaj. Nie trafiłem. Tam Kenshi w ogóle tutaj nadchodzi. Dobra, dostali tam z obszarowego stuna. Tylko co z tego? No nie, no Ignite poszedł się jebać. Ludzie, trzymajcie mnie. Poszło ulti na GPK, tylko co z tego? Dobra, ja zabiłem szmaty. Okej, okay, GG. Dobra, zyskawy cuszy, to by było na tyle. Ej, sik jeszcze dla mnie, ha. Okej, okay, zyskawy cuszy, to by było na tyle. Mam, żebym komentarz, jak i ten gameplay wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji, co ten, trzymacie się. Do usłyszenia. Hejo, stararararara, ha.